Witajcie na kanale moim zdaniem.b. Przychodzę dzisiaj do Was z filmem na temat zabiegu do włosów Silaplex. Mam tutaj w ręce trzeci krok Silaplexu, ponieważ zdecydowałam się na jego zakup. Natomiast teraz chciałam Wam opowiedzieć o zabiegu Silaplex na włosy. Na moim kanale niedawno pojawił się również film na temat zabiegu Olaplex na włosy. Znajdziecie do niego tutaj u góry link. Jeżeli chcecie wiedzieć, co ja na jego temat myślę, moje zdanie na temat Olaplexu się nie zmieniło. Natomiast dzisiaj Wam opowiem o zabiegu Silaplex. I może postaram się tak delikatnie porównać te zabiegi i moją opinię na ich temat. Także przechodzimy do rzeczy, ja sobie odstawię ten produkt tutaj. I jeżeli chodzi o zabieg Silaplex, no powiem tak, ja nie porównywałam składów tych zabiegów. Natomiast to, co mogę porównać, to przede wszystkim cena. Silaplex jest tańszy u fryzjera. Tak dobitnie mogę to porównać właśnie na poziomie tego kroku trzeciego, ponieważ krok trzeci z Olaplexu chyba kosztuje około 100 czy 150 zł za taką małą pojemność. Natomiast ten Silaplex kosztował mnie dokładnie 49 zł u fryzjera oczywiście. I cała cena zabiegu również jest tańsza. Ja za Silaplex u fryzjera płaciłam chyba 50 zł, a za Olaplex 70. No to nie jest jakaś duża różnica, ale zawsze jest. Polega to na tym, że pierwszy krok tej odżywki jest dodawany do farby i teraz już na pewno wiem, że ten Silaplex miałam dodawany do tej jasnej farby, którą mam na końcach. Drugi krok jest dodawany przez fryzjera po umyciu włosów jako taka odżywka. A trzeci krok możemy wykonywać sami w domu, stosując go właśnie raz w tygodniu jako odżywka na włosy. I tutaj pani fryzjerka poleciła mi również, żeby to nakładanie raz w tygodniu na te włosy odbywało się w ten sposób, że włosy po umyciu należy osuszyć ręcznikiem, żeby one nie były takie lejące się z wody. Nałożyć ten Olaplex, no i wiadomo, im dłużej z nim wytrzymamy, tym lepiej. Ja staram się go tak nakładać na 10 minut i albo wtedy jestem pod prysznicem i pielęgnuję ciało, golę nogi, takie rzeczy. Albo po prostu zawijam sobie koczka na głowie i tak chwilę chodzę po mieszkaniu, ponieważ te włosy wcześniej odsączam ręcznikiem, no to nie leje mi się z tej głowy jakoś tak strasznie, także jest to do opanowania i do zrobienia. I teraz muszę powiedzieć, że dobrze, że kupiłam ten trzeci krok. Zastanawiam się tylko, ile daje ten trzeci krok, a ile daje to, co było zrobione u fryzjera. Ponieważ ja, jeżeli chodzi o Olaplex, nie zdecydowałam się na zakup trzeciego kroku. No i jak widzicie w tym filmie, do którego linkuję, no z zabiegu nie jestem zadowolona, tak? I włosy były tępe i bardzo splątane. I teraz generalnie nie chciałam się godzić na ten Silaplex, natomiast no fryzjerki mnie namówiły i powiedziały, że bardzo wiele klientek, które było niezadowolone z Olaplexu, Silaplex się u nich sprawdza. No ja mówię, dobrze, no to przetestujemy, już trudno. I tak te włosy mam przesuszone i zniszczone na końcach. I teraz mam takie obserwacje, że jeżeli prawie przy każdym myciu używam tego trzeciego kroku, no to jest ok, te włosy są nawilżone. Natomiast w momencie, kiedy odstawiłam go chyba na dwa mycia i dopiero przy trzecim myciu użyłam z powrotem, to już po tym drugim myciu, kiedy nie było tego trzeciego kroku, włosy były strasznie splątane i odczucia były moje bardzo podobne jak wtedy po tym Olaplexie, gdzie nie miałam kroku trzeciego. Więc zastanawiam się, że może jednak tutaj kluczem do sukcesu, przynajmniej na moich bardzo przesuszonych włosach, jest krok trzeci i że może jednak moja opinia na temat samego Olaplexu przez to, że nie miałam kroku trzeciego, jest niepełna. Chociaż tam już ten taki efekt splątania miałam zaraz na początku, gdzie powinno to być jeszcze takie od fryzjera wszystko gładkie. Natomiast tutaj przy tym Silaplexie rzeczywiście od fryzjera wyszłam z bardzo, ale to bardzo gładkimi włosami. Teraz już takie gładkie niestety nie są. Dlatego na chwilę obecną uważam, że bez względu na to, czy zdecydujecie się na Olaplex, czy na Silaplex, jeszcze chyba jest jakiś jeden Coolplex, czy jakoś tak, to bez względu na to, na który z tych zabiegów się zdecydujecie, to warto jednak, jak już płacimy za zabieg, to warto zdecydować się na ten trzeci krok i stosować go w domu. Tym bardziej, że jest dosyć wydajny, bo tutaj ja go używam już prawie miesiąc, może 3 tygodnie i dalej jest ta buteleczka dosyć ciężka. Także myślę, że z tego powodu moja opinia na temat Olaplexu może być lekko zafałszowana. Poza tym same zabiegi może lepiej się sprawdzają u osób, które mają mniejsze problemy z włosami niż ja. Ja mam je strasznie teraz spalone, strasznie przesuszone przez to rozjaśnienie. Nie wiem, czy to widać, ale może tak.
Chciałabym, żeby były takie gładkie, jak są tu nasady, no ale niestety cały czas się biję z myślami, czy to rozjaśnienie tych końcówek jest dobre, czy niedobre, czy... Sama nie wiem, czy mi się to podoba, czy mi się to nie podoba. Natomiast no to są jakieś takie moje przemyślenia na temat koloru moich włosów. A jeżeli chodzi o Silaplex, to fajnie. Zabieg całkiem spoko, bardzo ładnie te produkty pachną. Nie miałam żadnych podrażnień skóry głowy, bo o tym mówiłam przy Olaplexie, że Olaplex miałam 20 minut w myjce u fryzjera nałożony i skóra głowy była strasznie podrażniona i bardzo długo mnie swędziała, chyba jeszcze przez kolejny tydzień mnie swędziała skóra. I miałam wrażenie, że to jest od tego Olaplexu. Tu Silaplex u fryzjera miałam nałożony na około 10 minut, nie spowodował żadnych podrażnień. Zresztą ten trzeci krok mam nakładać tylko na końce, także ja przy nasadzie głowy tutaj stosuję inną maskę z masłem kokosowym, natomiast tutaj na końce, na to rozjaśnienie nakładam ten Silaplex i tak było również u fryzjera, że na farbę, która jest tutaj na tych jaśniejszych końcach, był dodany Silaplex. Środek nie był farbowany wcale, a na odrostach nie było nic, znaczy była ciemna farba, tylko bez Silaplexu. Także ja mam tutaj ferię kolorów, ferię odżywek, teraz w ogóle moja pielęgnacja włosowa to jest pół drogerii na głowie. No natomiast jeżeli chodzi o ten Silaplex, to dla osób, które chciałyby spróbować tego trzystopniowego odżywiania włosów, to myślę, że jest to tańsza alternatywa dla Olaplexu i jeżeli nie jesteście pewne, to warto poszukać salonu, który ma ten Silaplex, bo jest trochę taniej. Tak jak mówię, no cena zabiegu różniła się około 20 zł, natomiast cena tego trzeciego kroku różni się prawie trzykrotnie, także to jest różnica. Także ponieważ ja na swoich włosach wykonywałam obydwa zabiegi, to chciałam się z Wami podzielić opinią na ich temat. W lutym robiłam Olaplex, teraz w marcu był Silaplex. Zastanawiam się, czy w kwietniu zdecyduję się ponownie na Silaplex, czy może tylko będę używać sobie tego trzeciego kroku, a może w ogóle przeciągnę ciemny kolor na całość i już tego typu zabiegi nie będą mi potrzebne. To jest jeszcze w fazie przemyśleń. Ja u fryzjera bywam zazwyczaj w połowie miesiąca, także jeszcze mam chwilę do zastanowienia. Możecie mi napisać w komentarzach, co myślicie o tych jasnych końcach, bo ja sama nie jestem do nich przekonana. W ogóle to jest ciekawe, bo ludzie sami o sobie myślą różnie, prawda? Nie wiem, anorektyczki uważają, że są za grube i tak dalej. Ktoś, kto jest właśnie chudy, myśli, że jest za gruby. Ktoś, kto jest gruby, czasami nie dociera do niego, że jest gruby i myśli, że jest chudy. I ja na przykład o sobie myślę, że mam długie, ciemne włosy. Że mam dłuższe niż teraz, czyli tak o 10 cm dłuższe i że one są całe ciemne, tak jak tu u nasady. I nawet jak patrzę w lustro, to widzę, że one są jasne, ale jak o sobie myślę, to myślę, że one są ciemne. Myślę o sobie jak o brunetce cały czas. Nawet jak w zeszłym roku miałam pasemkę i one były bardzo jasne, te włosy, to i tak myślałam o sobie jak o ciemnowłosej. I to już wszystko w tym filmie. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jeżeli taki film na temat włosów Wam się podobał, to dajcie koniecznie kciuka w górę. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, aby nie przegapić żadnych nowych filmów. Chciałam również serdecznie powitać nowych subskrybentów, bo widzę, że Was przybywa i bardzo mnie to cieszy i ściskam każdego z osobna bardzo mocno. I zapraszam Was także na mojego bloga, Facebooka, Instagrama. Wszystkie linki znajdziecie w opisie na dole. I do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!